serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj we wsi Popowo-Kościelnym w powiecie wyszkowskim. Dzisiaj pokażę Wam cmentarz żydowski, który znajduje się na tamtym wzgórzu, tuż za cmentarzem katolickim. Data założenia cmentarza nie jest znana. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1825 roku. I wiadomo także, że do lat 20. XIX wieku miejsce to było miejscem pochówku również dla Żydów z Pułtuska, zanim tam także założono cmentarz żydowski. W 1986 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. Wzniesienie, na którym się znajduje, jest dość okazałe. Tu mamy chyba wał, który kiedyś był ogrodzeniem cmentarza. I tutaj zaczyna się już jego teren. Na terenie cmentarza do dziś zachowało się około 10 nagrobków. Chociaż wydaje mi się osobiście, że można tu znaleźć fragmenty wielu kolejnych. Najładniej zachowane znajdują się tutaj. Na wielu z nich są jeszcze widoczne litery. Tak jak na przykład na tym. Widzimy również poukładane w upamiętnieniu kamyczki. Tu mamy dwie kolejne oparte o pień. Ta była przekrzywiona. Pod spodem widzimy znicze. Na tej również zachowały się napisy. Ale na całym terenie można również znaleźć takie kawałki kamieni. I być może też stanowiły one kiedyś pamiątkę pochówku. Tu kolejna macewa również z napisami. Niestety nie wiem, która z nich jest najstarsza, gdyż nie znalazłem żadnej informacji wskazującej na konkretny nagrobek. Historia tego cmentarza jest dość burzliwa. Według niektórych źródeł w czasie wojny Niemcy wykorzystali część znajdujących się tutaj nagrobków do budowy lotniska w Nasielsku. Tu jeszcze jeden dość dobrze zachowany nagrobek, choć bez żadnych napisów. Po wojnie teren cmentarza został wykorzystany do wydobywania piachu, używanego pewnie w różnych celach budowlanych. I wtedy też powstała ta skarpa. Na dole tej skarpy, w jednym miejscu, udało mi się wypatrzeć taki betonowy fragment. Być może był on kiedyś częścią ogrodzenia cmentarza. W latach 80. podobno na tym terenie można było znaleźć rozkopane groby i gdzieniegdzie walały się kości. Kolejne duże nagrobki. Na tym litery są wyjątkowo dobrze czytelne. Tu kolejne kawałki kamieni. Teren ten został uporządkowany w 2009 roku. Wtedy z inicjatywy lokalnego proboszcza powycinano krzaki i odsłonięto ten teren, gdyż wcześniej był bardzo gęsto zarośnięty. Prawdopodobnie wtedy też udało się odnaleźć wiele macew, które skryły się w roślinności. I tu
Widzimy wał od strony wschodniej, ciągle zachowany, wyznaczający granice cmentarza. Z terenu cmentarza rozpościera się bardzo dobry widok na cmentarz parafialny, dalej na wylewającą wczesną wiosną rzekę Bug. Do dziś na terenie cmentarza żydowskiego w Popowie Kościelnym zachowały się ostatnie nagrobki. Dobrze, że znaleźli się ludzie, którzy byli gotowi sprzątnąć to miejsce. Dzięki temu wzgórze to dzisiaj zawiera jeszcze ostatnie pamiątki po żydowskiej społeczności tych okolic. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.